Siemanko, ja jestem XJJoke i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Elden Ring. Jak zawsze towarzyszy mi Monsoon Ninja. Siema. A ostatnio zaczęliśmy zwiedzać tutaj ten klif przy jeziorze Lurni. No i oczywiście mieliśmy przy okazji dwa ataki. A teraz jeszcze zobaczmy, czy wreszcie nocna kawaleria się pojawiła, czy trzeba będzie zresetować te lokacje, aby to nastąpiło. Chociaż może to czuwanie Monsuna troszeczkę opóźniło jej pojawienie. Zobaczymy. W każdym razie to wszystko jest do weryfikacji. Czekaj, w którą to stronę? No, w złym kierunku idziesz. Właśnie, w złym kierunku. No. To jest w tamtą stronę. Jak jeszcze jej nie widzisz, to chyba nie ma. Nie, pusto. No dobra. To co? Aha, ty tam mówiłeś, że z Anią jest łaska kawałeczek. Tak. Nie, jest, jednak jest. A jednak. Czyli była dosyć daleko. Co tam robisz na jego sniki akcję? Już się na ciebie odwrócił. Skurkowańca nie da się łatwo. Wykiwać. Tylko co ty robisz teraz? A, na mnie nagle się sfokusowałeś, o? Cholerny jeszcze. Dobra. Jest! Trafiona! O! Konik dostał. Dobra. No! Dobra. Cholerka uniknął tego. No! Przestań się tak miotać. Ty! Cztery czary na ciebie zużyłem, no. O, teraz zostałeś. Czy bardziej kłuń, ale... A nie, no. Ktoś ci mówił, że upierdliwy jest z ciebie? Ała! Dobra, zaraz skunik padnie. Okej, padł. Ale dalej stoi. Czyli jakiś nowy rodzaj baga. Nara. O i... Lodowa włócznia, popioły wojny, nice. Okej, okay, to co, może przelecimy się szybko do katakumb. No to dawaj. Dobra, skąd będzie szybciej teraz? Spotkajmy się przy północnym traktacie Lur... trakcie Lurni, o. Północny trakt Lurni, okej? Okay? Południowy... Ja nie wiem, po co ja mam się łączyć, jak i tak za 5 minut... A, racja. ...się rozłącza. Racja. Dobra, to po prostu spotykamy się przy katakumbach. Dobra, jesteśmy, to ruszamy. O nie. Co? To są te katakumby, gdzie... kurwiłem. Aha. Na przeciwników czy na bossa? Tak.
Boss to jest łatwy. Na Aaaa! przeciwniku. Na tych grubasów! No. Wiem, 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 wiem. No. To faktycznie może zirytować. Jeżeli pamiętacie tego grubasa z placu w zamku, o, to było gdzieś momencik w okolicach tej baszty i komnaty przy windzie, jeżeli chodzi o twierdzę burzowego całunu. Taki grubas, który właśnie był przy... Gdzie ty jesteś? Tutaj na dole, dobra. Taki grubas, który był przy piesku. Nie gigant, ale wiadomo, o kogo chodzi. To właśnie takich tutaj spotykamy chyba czterech. Ale na nich, jeżeli gra się w dwójkę, jest bardzo fajna taktyka. Serio? Nie zabiłeś go? Aż sam się zdziwiłem. Teraz. Momencik, bo Tu ty jest jest. pierwszy. No to tak. Bugst... O, momencik. Czekaj. Oj, co? Nie wszedł backstab. Kurde, co jest? Dobra, wyprowadźmy go stąd, bo tutaj nie zrobię mu backstaba w ogóle, nie? O, ty zrobiłeś. Już zrobię. Czekaj. Ja nie mogłem właśnie jakoś backstaba zrobić. Oj, okej, dawaj. Lubi się bardzo przytulać. O, ciach. Backstab. Zauważyłem. Czekamy. Odwraca się. O, no, co jest taki ruchliwy? Jak z wampirem grałem, to nie miałem problemów, żeby mu robić backstaby. Bo za daleko się trzymasz, trzeba się do niego przytulić. O, ty, no, moja postać już robi backstaba, ale ten nagle leci skopa do ciebie, kuźwa. No bo chcę, żebym sprawdził, czy nie ma grzybicy. O, okej. Okay. Ops. Kurde. O, teraz ciach. Ja odzyskuję trochę hapsa. I tyle. Tam masz skarb pod schodami. No spoko, najpierw chcę... Tej... O, ciach. O, a tutaj mi wszedł backstab, mimo że byłem przodem do gargulca ustawiony, nie? A, właśnie, i jak graliśmy z wampirem, to te gargulce były zbugowane i po prostu stały, nie? Mogliśmy atakować, ale w momencie, kiedy schodziło im HP do zera, to po prostu stały i się obracały. Znaczy, cały czas się stały i obracały. No, i znowu, kurde. A tak jakbym robił backstaba, ale nie. Lustrzany Hamnox. A, dobra, tutaj niedługo będzie kolejny grubas, który będzie centralnie na drodze pułapki. Za szybko. Ściana. Jaka ściana? Iluzoryczna? No, w ścianę uderzyłem mocno. No. Ładowałem. Widziałem, widziałem. Pięknie, nagrobne. Ej, skąd ty się tu jeszcze wziąłeś?
Zaskoczyłeś. Gdzie? Gdzie ty jesteś? A tu. Uwaga, pułapka. A. Kosa. Co tam? Nic, nic. Podziwiam katakumby. Spoko. A, właśnie, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Pułapka aktywuje się nawet, kiedy nad nią przeskakujemy. Czekaj, to nic nie było tutaj. A, co, od razu do tego grubcia? No, bo to jest jedyna droga, nie? No. Aj! Kurde, no jasne. O! No! No. Kurde. Ks. O kurde! No tego to się nie spodziewałem, nie? Tego nikt się nie spodziewał! Okej. Bang, dzięki. I poszło. Przypomnij mi, w co my gramy? Bloodborne? Gadając w jakiś czy w jakiś horror gramy? A kij wie? Czekaj, gdzie jest ten? A, tutaj powinien. Dobra, stop! Czekaj. Odsuń się z linii. Dobra, stop. Dobra, kolejne. Uważaj. Jeszcze raz. A, co? Dobra, on odszedł w ogóle. Chwila. No, no, dawaj, chodź. Okej, pięknie. Yes! Właśnie o tym mówiłem. Można go pięknie załatwić pułapką. Trochę czasochłonne, ale... Tak, ale opłacalne, bo przynajmniej w ogóle nie zabiera... No, prawie... Jeżeli to się dobrze rozegra, to w ogóle nie dostanie się ani od pułapki, ani od tego trolla obrażeń. A jeżeli się dobrze wszystko wy... liczy... No, grzybice to ty masz ładną. To nawet i większe obrażenia można mu zadać, bo tam jedno jest po 160, 160 razy 3, to jest jakieś 480 obrażeń. Na raz może mu wejść nawet. No dobra. No to czas na kolejnego ogara. Siema. A te, to jest mak. No. Wampirowi ładnie uprzykrzył życie. O, zwłaszcza ta magia. Trzeba tego cholerstwa uniknąć, bo ładnie może z tego przypierdzić. Zwłaszcza, o, na przykład też z tego. Jest w ostatniej chwili. Dobra.
Okej, w takim razie co, spotykamy się przed katakumbami? Którymi? Tymi. Nigdzie chcesz lecieć, bo aż tutaj prawie wszystko Chociaż tutaj oprócz tych zrobione. sześciu przeciwników to nic nie ma, omięcie ich nie jest czymś tam specjalnym. Dobra, to w takim razie gdzie sugerujesz? Akademia. Gdzie dokładnie? W środku akademii. Akademicka brama miasta, czy co? A bo ty jeszcze klucze nie zdobyłeś, nie? Chyba nie. A, ja jeszcze nie oddałem. Spotkamy się przy malowniczej wyspie. Przy Paczesie. Okej, jednak nastąpiła mała zmiana planów. Jeszcze nie lecimy do Akademii, ale do kolejnego Harona. No, w każdym razie tego przeciwnika na łódce, który przyzywa kościotrupy. No, łatwiej mi jest go nazwać Haronem. Po prostu go przypomina. A po drodze wilki. Gdzieś, które. A, myślałem, że gdzieś za ruinami poszedłeś. Nie, idę no wprost z siebie. A tutaj, no, zaczynają się chmary białych wilków. Aha. Dobra, jeszcze szybko leczę. O, jest! Dobra. No, od razu będzie atak. Aha. O kurde, fajny cios. Nie mogę go używać. Poczekaj, chyba zastanowił się. No, czy najpierw użyłeś tego miecza? I wtedy możesz atakować. Bo ruch fajny, ale. Monospeaker. Tak dopiero teraz zwróciłem uwagę, koniec końców, jak on się nazywał. No. Jestem ciekaw, czy trafimy na takiego najeźdźcę, który nas rozwali. No. Powiem tak, inaczej. Jestem ciekaw, czy jakoś zdarzy się tak, że przypadkiem którymś z najeźdźców będzie jakiś mój widz. Czy dojdzie w ogóle do czegoś takiego. Splugawiona śmierć? Co? No nie żyje. Ej, co się stało? Ja słyszałem tylko, że było takie jakieś. O, i coś tam. Splugawiona śmierć jakaś. Jakiś status mi nabił. Ten. Krab.
Ja. Czy przypomnij mi, czy tutaj w pobliżu jest jakieś miejsce łaskie, do którego mógłbym się tapnąć? Do którego? No, tam gdzieś się spotkaliśmy, nie? Tylko tam. No. Dobra, no to moi drodzy, widzimy się ponownie. Za chwilę już tutaj przy Charonie. No dobra, Charon już za moimi plecami, obecnie już naprzeciwko mnie, więc lecimy. No, dobra. Gdzie on się po... O, za nami jest, dobra. Marynarz Kościej. O, już przyzywa jakichś swoich tam Marines. Oj, uwaga, przypływ, kurdet. Tego nie lubię ataku. Ale jest też samobójczy, to czy taki bratobójczy. Jak mu zrobić? Nie, nie wiem. Mnie się nie pytaj. Nigdy mu nie Ała. zrobiłem. No serio, nie trafiłem? Auć. Serio, znowu mnie trafił? Od przodu, od tyłu? Od boku, od... nie wiem. Mendokse. No właśnie, dobra. nie przeniesiesz nigdzie. Leżeć. Pokonano wroga. Coś tutaj w okolicy jest do zdobycia. A, murowe korzenie. I. O, szkieletowy bandyta, dobra. Czy coś tutaj było do zdobycia? Bo kurczak nie pamiętam. Kawałek dalej będziesz musiał iść sam. Tutaj jest kamień kowalski. Gdzie mam się kierować? Mniej więcej teraz, także. Na Po prostu przed północ. siebie i tyle. No, drogą idź po prostu, nie? Dobra. Trochę tutaj zwiedzaliśmy, ale niestety nie do końca to już tak ogarniam. O. Tam nic nie będzie. Jedynie co mogę ci powiedzieć, na końcu, na takim pagórku będzie szopa artysty i tylko O tyle. kurde, ale czekaj, kurde, bo tutaj trafiłem na jakiegoś NPC z A, dużym na mieczem. rycerza. No. A, no, no. No, o niego się nie musisz martwić. He. Dobra, płoń. Co mi dasz? O, modlitewnik smoczej sekty. Nice. Okej, okay, chyba już mam tę szopę. O, i I tam obraz. powinien... No. Sprawdź, okej. No i miejsce łaski. Rozumiem, że przy nim gdzieś jest twój znak, tak? Nie, tam już jest koniec, bo nigdzie już stamtąd nie pójdziemy. Aha. No. Okej, okay, w takim razie, gdzie Bo się... jeśli chcesz No. jeśli chcesz się dostać do tamtej ścieżki pod spodem, no to albo musisz spróbować wejść od strony rzeki, albo po prostu musisz trafić na teleport w tym, w akademii. Więc to tylko tyle. No spoko, jeszcze tutaj widziałem jakiś kamień kowalski po prostu był do zdobycia, czwórka. W takim razie, gdzie się przenieść jeszcze? Mówiłeś, że wyspę. Właśnie, wyspa. Malownicza wyspa. Okej, okay, jesteśmy już w komplecie, także na szybko tylko pójdziemy
Myślę, że w dwa miejsca, mianowicie po pierwsze Nara. Dobra, ważka może. Oddam amulet tamtej. Kobiecie, która o niego prosiła. No to w złym kierunku idziemy. Właśnie, czekaj, to jest gdzieś w tę stronę, no właśnie. Obok lunety ona jest. No, teraz właśnie też tak widzę. O, nawet chyba już tutaj widzę, że lekko na prawo trzeba iść. Czy nie? To nie jest tam? Czy ty gdzie idziesz teraz? Po prostu się bić, czy... No uspokój, że się... Dobra, ty jesteś jeszcze bardziej upierdliwy niż kawaleria. Cześć, gdzie widziałem te wieże już. O, dobra, tutaj. No, witaj. A, naszyjnik. O, zaproszenie do wulkanicznego dworu. Trochę mi to przypomina zaproszenie do zamku Kahurst teraz. A to jest w ogóle co innego. Okej. Aha. Dobra, czy coś ty będziesz mi się już teraz powtarzało? Tak. Już się powtarzasz. Także bardzo ci dziękuję za wszelkie informacje. No i co? O, właśnie. Pyta się teleskop, jak tutaj wygląda widok? No kurde, jak zawsze zarzebiście. Ja pierdzielę. Nie no, te ptasie teleskopy to po prostu bajka jakaś. Ja pierdzielę. No dobra, moi drodzy. Co, chyba koniec, nie? Jo.
koniec. Dobra, w takim razie, moi drodzy, resztę Lurni, a raczej już prędzej Akademię, zobaczycie w kolejnym odcinku. A jeżeli jesteście właśnie zainteresowani tym, co będzie się tam działo, koniecznie zostawcie suba z dzwoneczkiem oraz łapeczek w górę, jeżeli ten odcinek wam się podobał. Poza tym zachęcam do obejrzenia pozostałych serii Zagramy, które obecnie publikuję albo już opublikowałem na swoim kanale, a także zachęcam do przejrzenia serii poradników Warframe, gdyż gra cały czas się rozrasta i naprawdę łatwo się w tym pogubić, a poradniki powinny wam to wszystko ułatwić. W takim razie, moi drodzy, wielkie dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!